dobry. Dzisiaj troszeczkę się widzimy z nietypowej pozy, ale przyszła ta moja bluzo-sweter, co mówiłem, z Ozona. Chciałem wam pokazać, jaka fajna. Nie wiem, czy tam dobrze widać. Ale powiem tak, Janusz biznesu jest zadowolony. Jeżeli chodzi o te pieniądze, jakość jest na najwyższym poziomie. Także jeżeli ktoś potrzebuje coś dobrego, to wbijać na Ozona, bo jak widać, naprawdę jest warto. Ale nie tylko Ozon dzisiaj przyjechał, bo również jeansy z House'a, tak jak mówiłem. Jedne mam na sobie. Jak widać, Janusz biznesu nie wytrzymał i musiał założyć, przymierzyć. Obie pary leżą idealnie, zresztą jak to House. Od nich kilka par i wszystkie, dosłownie wszystkie leżą tak. Dobra cena, jakościowo bardzo dobre, bo wiadomo, jeansy potrafią się ścierać, wypierać, coś tamte. Ani nie farbują, ani się nie zdzierają, także jest super. Dobra, koniec pokazów, wracacie na dół. Dobra, spodnie z Reserve, zwykłe, klasyczne, slimy. Ja to noszę ten rozmiar, on zawsze dobrze na mnie pasuje. Jest idealny wręcz, także... Wiem, jaki rozmiar kupować. Jak się tylko pojawia dobra cena i ładny model, to zawsze biorę. Dzisiaj zamówiłem również e-obuwie buty zimowe. Buty zimowe, dlatego że tak, kurteczkę mam, szaliczek mam, rękawiczki mam, czapki nie mam, ale czapka to tam będzie mniejszy problem, że ja przez swego koguta i tak rzadko noszę czapkę. Ale gdyby przyszła prawdziwa zima, no to i czapka się znajdzie jakaś tam w szufladzie. To nie jest problem. Także czekamy na buty, mam nadzieję, że jutro będą. W sumie na impoście pojawiła się informacja, że jest w trakcie przygotowania, więc już gdzieś tam tą etykietę wygenerowali. Także jutro, najpóźniej pojutrze buty przyjadą i Janusz biznesu na zimę jest praktycznie gotowy. Dobra, co to jeszcze wam nie powiedziałem, w ogóle dzisiaj mamy wtorek, 16.03. Po pracy poleciałem na miasto szybciutko coś załatwić, odebrałem paczuszki. No i cóż, no, trzeba się wziąć za robotę w domu, bo jest za co. Myślałem, żeby wyskoczyć na zakupy. No ale jednak nie ma takiej potrzeby, na pewno chcę zjeść coś słodkiego, mam jeszcze kawałek ciasta, więc zrobimy sobie szybką kawkę do tego ciasto, no i później pomyślę, czy sprzątać, czy odpoczywać, wiecie jak to jest, nie? Może wygrać rozsądek z lenistwem, albo lenistwo z rozsądkiem, to do zobaczenia później. Jak to mówią, nowe czy nie nowe, wybrać trzeba, nie? Ja mam tą tendencję, że jak przyjeżdża nowe, zawsze idzie do prania, czy to jest jeans, czy to jest koszulka. Nie ma. Po tych chemikaliach i produkcji jak najbardziej trzeba. Jeżeli ja będę dalej takie kawałki ciasta sam zjadał, no to ja nie wiem, to te wszystkie spodnie trzeba będzie odesłać i wymieniać na większe, bo to jest taki kawałek piękny. No i tak wpadłem do was na szybką ploteczkę z kawą. Dzisiaj mi naszło na kokosy. Znaczy kokosy, to takie dość sztuczne kokosy, bo do prawdziwego kokosa to jej daleko. No ale kawa to jednak kawa. Szybka będzie, ciasta ugryzłem kawałek i tak w sumie mam ochotę i nie mam, więc pewnie tego całego nie zjem, co wam pokazałem. Będzie na dwa razy. Słuchajcie, pamiętacie jak ostatnio mówiłem, że brat zakupił Cocolino? Ten pomarańczowy. No jak widać już sporo go zużyłem. Szczerze, tak jak mówiłem, dla mnie najlepszy to jest żółty i niebieski i one faktycznie pachną i po wyschnięciu i podczas prasowania, a ten to pachniał oczywiście do momentu wywieszenia, a już później przy prasowaniu to był
słabo wyczuwalny, także konkretnie żółty, niebieski, kokolino, tak, wszystkie te perfumelle i o takie pomarańczowe to jest okant pupy. Natomiast żel kokolino, który kupił do prania, no jest fajny, czuć tam tą nutkę tego zapachu nawet po wyschnięciu, także można kupować, ostatnio za 10 zł był w Biedronce, więc cena zachęcająca. Natomiast ja i tak preferuję Persil, ten duży fioletowy o zapachu bzu, jakoś tak. On i tam potem jest wyczuwalny po wyschnięciu, jak i podczas prasowania, także jest też fajny. Zawsze wszystko jest doprane, aczkolwiek doprany, no też trudno mi jest się wypowiadać, czy to dopiera jakieś tam mocne, trudne plamy, dlatego że ja tam za specjalnie to się nie brudzę, no co to jest koszulka z dnia i od razu do prania. Tak jak o moja nowa bluzo-sweter, ta długa, też już w pralce siedzi. Ona się wypierze, to wejdą dżinsy. Zasada jest prosta, nowe czy nie nowe, wyprać trzeba. Ja tam nie ufam tym chemikaliom, czy czym oni tam to spryskują, więc warto jest to wyprać. No i tak to dzień dochodzi prawie do końca. Wypadałoby coś zrobić na obiad, ale szczerze nie jestem nawet jakoś dzisiaj głodny. W pracy też niedużo zjadłem. No nie wiem, czasem mam takie dni, że potrafię pół dnia nie jeść. No, nawet ciasta ugryzłem, dwie takie małe łyżeczki i już nie mam na nie ochoty, więc to dziwne jest. Jeżeli mi już słodycze nie wchodzą, to jest coś dziwnego. Ale kawa zawsze, chociaż ta jest słodzona, ja nie słodzę kawy, ale te wszystkie smakowe mają w sobie już cukier. Także będzie podniesiony dwa razy energia. No, a co tam dobrego u was? Mało zostawiacie łapek, mało komentujecie, a to nie pozwala jakby rozwijać się dalej. Żeby kanał szedł do góry, no to trzeba jednak tą łapkę zostawić. Gdzieś tam słucham dobrych rad, dobrych osób, które mi podpowiadają, jak tam gdzie co poprawiać. Wszystko postaramy się wdrożyć powolutku. Jak będę miał troszeczkę więcej czasu, to muszę też jeszcze trochę wyczytać te algorytmy i tak dalej, bo to też wszystko jest oparte zawsze o coś. Natomiast wasza ingerencja jest w sumie największa, no bo czym więcej łapek, czym więcej komentarzy, dajecie znać, że tu jesteście. No i te całe algorytmy YouTube'a jakby mają sygnał, że aha, oni go oglądają, nie? Więc być może gdzieś to pomoże mi się wypchnąć dalej. Natomiast ja nikogo nie zmuszam. Jeżeli nie masz ochoty, to nie zostawiaj, nie masz ochoty, to nie pisz. Spokojnie, ja od tego nie umrę i będzie dobrze. Biorę się za robotę, wypadałoby odkurzyć, chociaż dzisiaj nie czuję tej magii odkurzacza, więc zobaczymy. Ale jest jeden fajny news. Od dłuższego czasu chodzi za mną chęć przygarnięcia małego kotka. Ja miałem koty, miałem psy. Ostatnią kotkę, którą musiałem uspać, to była ze mną 16 lat, więc to jest kawał czasu. No ale już jej z nami nie ma. Będzie teraz za 2 lata, już jej z nami nie ma. No i niestety powiem wam, że jednak ten brak zwierzaka w domu, o Jezu, no niemiłosiernie daje w kość. No mimo tego, że ja tam za bardzo czasowy nie jestem, bo to jednak dwie firmy, ale no brakuje tego zwierzaka, więc trzeba by było pomyśleć. Podobają mi się norweski leśny, tak się nazywa. No ale tam za kocie jest od 3000 wzwyż, trochę dużo. Więc podejrzewam, że się skończy na takim przygarniętym. One wiadomo, są tak samo pocieszne jak wszystkie inne. Moje poprzednie koty też były dachowcami, a miłość przeogromna. Więc dzisiaj przeglądałem kilka tutaj z okolic kotków do oddania. No nic mi nie wpadło w oko, dlatego że szukam kotka, który będzie z hodowli domowej. Matka i ojciec byli w domu i te koty są takie przyjazne. Dlatego, że mam doświadczenie z kotem, który był wzięty od dzikiej matki. Przez 16 lat udomowić się zbytnio nie dała. Więc no nie chciałbym już takiego, bo to jest męczące dla niej, męczące dla mnie. Inna, którą miałem wcześniej, była właśnie od takiej matki i ojca z domu, udomowiona. No i to był zwierzak przyjemny. Więc bardziej bym uderzał w to. Dlatego, że jak ktoś mi chce powiedzieć, ale można sobie wychować i na pewno się przyzwyczai, mówię, miałem, doświadczyłem i nie przyzwyczai się w 100%. Zawsze będzie miała w sobie tego pazura, tą dzikość i chęć zrobienia kilku innych rzeczy, więc to musi być kotek taki przyjazny człowiekowi gdzieś tam od matki, od ojca. Także może przed świętami się coś trafi.
Zobaczymy. No, jeżeli będzie ta mała, te małe serduszko tutaj trafi do mnie, to na pewno wam pokażę. Na pewno ze mną pojedziecie wtedy po to małe serduszko. Ale no, na razie się nie ma co nastawiać, tak? W ogóle to bym chciał psa, no ale gdzie tutaj piesek? Czasem i nie ma od 7 do 23 w domu, no to w ogóle nie wchodzi w grę. Tutaj tylko i wyłącznie kotek, ale ja koty uwielbiam. Koty to są, to jest moja natura, bo jestem znak zodiaku lew. Więc lwy to mają tego pazura, nie? Tutaj niby grzeczni, ale tam za krzaka się przyczaja. No i koty są właśnie takie same, dlatego ja się z nimi dogaduję. Tam gdzie pracuję, mamy takie kotki bezdomne, właśnie dzikie, które się rozmnażają, o Jezu, chwila, co chwila moment, mimo tego, że wyłapują je weterynarki, kastrują, sterylizują, ale to i tak gdzieś się skądś pojawia. No i te maluchy potem latają, ale nie da się do nich podejść. Jak się podchodzi, to od razu jest fuczenie. A co jest najśmieszniejsze, te kotki to są takie. One no kuleczki takie małe ledwo chodzą i chcesz podejść dać mu miskę. Nie no, kurna, no fuczy, drapi i ucieka. Także jak już dzikie, no to dzikie, no już takie zostanie. No dobra, kończę tą pogadankę z kuchni, dopijam kawę. Tam już słyszę, że pralka zaczyna wypuszczać wodę, więc zaraz moja nowa swetro bluza będzie odwirowana, więc na suszarę, potem pod żelazko. No i wstawiam pranie jeansów, lecimy dalej. Tak, tak, dobrze widzicie. Tak się kończy moje odpoczywanie. Włączam odkurzacz, więc jak kiedykolwiek wam powiem, że jestem zmęczony, to możecie mi śmiało powiedzieć: odkurz sobie, bo ty tak odpoczywasz. Powiem wam krótko i w temacie, pogoda jest dość spacerowa, więc aż szkoda nie skorzystać. Zobaczcie, coś śmiesznego, koło mojego domu robią ścieżkę dla pijanych, także zostaw samochód, wsiadaj pijany na rower. Sam raz. Dobra, przychodzę do was na już dobranoc, pożegnać się, czas najwyższy. Wróciłem, rozgrzewam się, bo byłem na tym spacerze, nawet nie dość krótko. No i zmarzły mi paluszki, uszy, a z racji tego, że uszy są dość odstające, no to tym szybciej marzną. Ale wiecie co? Coś wam nie pokazałem jeszcze fajnego bajeru. Dzisiaj od koleżanki z pracy dostałem taki uspokajacz. Mówi, jak będziesz się złościł, to wciskaj. Zobaczcie, bananek. Niby niepozorny bananek, ale to nie jest zwykły bananek, bo robisz tak i wychodzi Fredzio. Widać? O, sfokusuj się. Nie chcę się pokazać. O, jest. Tak.
taki Fredziu, także jak się denerwujesz, ciskasz i wyskakuje bananek. Można to odebrać jednoznacznie, natomiast spokojnie, to jest uspokajacz bananowy. Także jak się będę denerwował, będę wciskał. A co mi to? Już dostałem, to trzeba korzystać. Dobra, robaczki, idę się kąpać, jakoś nie mam ochoty na kolację, także dzisiaj chyba się obejdzie bez kolacji. Ale kąpiel, obowiązkowo wieczorna pielęgnacja, zwłaszcza, że dzisiaj jest dzień retinolu. Tak w ogóle celem wyjaśnienia pewnych faktów. Już wiem, czemu złuszczyła mi się tu wtedy skóra. Nie od słabej okluzji kremu, tylko Janusz biznesu. Jak już wklepał cały ten retinol i po 30 minutach poszedł nasmarować kremem twarz. Ja sobie dopiero później związałem fakty ze sobą. Zadzwonił telefon. Ja nasmarowałem pół twarzy kremem okluzyjnym, a czoła zapomniałem. Jak już do tego telefonu się przystałem, tak koniec. Zresztą ja przez ten telefon non-stop nawijam. Nie wiem, czy widzicie, czasem coś sprzątam, czy coś mam słuchawki. To nie jest muzyka, tylko telefon i rozmowa. Non-stop rozmawiam przez telefon. Także to jest norma już. Także właśnie, zapomniałem nasmarować czoła tym kremem okluzyjnym i dlatego ta skóra się złuszczyła. No bo siłą rzeczy trzeba po retinolu 30 minut i ten krem wklepać, a ja pół twarzy nasmarowałem, a o czule zapomniałem. Także teraz szybki relaks, kąpiel, no i spać. Także widzimy się w następnym filmie. Bye.